Wszystkich bardzo serdecznie, Geek PS3, granie i gadanie ze Stavrosem 84. Dzisiaj mamy pojedynek w NHL'a 13 z subskrybentem Rocketem 4481. Ja zagrałem w Washington Caps jak zawsze, jak mam tylko możliwość, a Rodhanek, bo taki ma PSN, zagrał w Vancouver Canucks. No jak widzicie, od początku spotkania starałem się cisnąć, żeby jak najwięcej, jak najszybciej strzelić bramkę, to zawsze spokojniej się gra. Ale no nie dawał się chłopak, naprawdę walczył ostro. Może to jego początki z NHL-em. No pamiętam, jak ja zaczynałem, no to Lemielis to mnie normalnie miażdżył. Miażdżył tak, że aż świerczało. No a tu widzicie, Owieczkin, wyjazd, puch i znowu i broni. Naprawdę raz, że mu się bramkarz dobrze ustawiał, dwa, że no, w obronie też nieźle grał. Ja was zapraszam oczywiście do grania ze mną, do oglądania kanału, komentowania, pozytywy i negatywy. Jak macie coś, co powinno się zmienić, tam ostatnio się pojawiło trochę ten minusów, że się tak wyrażę, przy ostatnim filmiku, to śmiało, nie ma problemu, tylko piszcie, co się nie podoba, bo tak w ciemno to ciężko wiedzieć, a ja wiem, że moc internetu jest wielka, można zawsze sobie coś cokolwiek napisać, nikt to nie będzie się przejmował. No i znowu broni, widzicie. No. Zapraszam oczywiście do oglądania mojego kanału nowego. Dobrze idzie, do wzięcia udziału w konkursie. Filmik, komentarze pod filmikiem pod tytułem Niespodzianka. Komentarze na cokolwiek może być, nawet że sub poleciał, albo że fajny kanał, nie wiem, coś byście zmienili. No cokolwiek, tylko pamiętajcie, że jeden komentarz wystarczy. Nie ma znaczenia, czy będziecie mieli jeden, czy 51. I tak was głos będzie tylko jeden. Tak, żeby każdy miał szansę na początek. Może później zrobimy przy następnym konkursie jakąś zmianę. Zobaczymy wszystko, jak wyjdzie. Wszystko też zależy od was. Czy będzie wam się kanał oczywiście podobał. Tu widzicie już druga tercja, w pierwszej dalej 0-0. Było kilka ciekawych akcji. Kilka boboli z mojej strony, z jego strony. Ale ogólnie nie było źle. Rodhanek dopiero zaczyna, tak więc no... Naprawdę. Stara się, widać, że się stara. Widać, że chce pograć. Pamiętajcie, to wszystko jest zabawa. Ja tutaj w NHL-a nie jestem, broń Boże, jakiś rewelacyjny czy coś. Gram dla zabawy. To jest podstawa, która... A tu mamy rzut karny. Rzut karny dla Vancouver. I Rodhanek stoi przed szansą, żeby wyjścia na prowadzenie 1-0. Holby. Nie, w samą bramkę. Holby wyciąga. Ja tutaj to traktuję wszystko jako zabawę. Na początku się trochę... Drażniłem, że się tak wyrażę, przy NHL-u, bo to mnie wkurzało, że nie zawsze zależne ode mnie. Ale no, trzeba podejść do tego z humorem. Nie ma się co stresować, nawet jak ktoś nas łoi 5-0. Wysyła nam wiadomości, tak jak miałem raz. Wysyła wiadomości, ale jesteś cienki, ale w ogóle coś tam śmiało tego. To dostał ode mnie wiadomość tylko jedną. Gratuluję wygranej i skończyła się gadka. Już nie pisał. Bo widział, że chyba stwierdził jednak, że to nie ma sensu. Mamy końcówkę do 10 minut drugiej tercji. No widzicie, no cały czas cisnęliśmy spotkanie, cały czas, ale jakoś nawet nie chciał się Schneider dać pokonać. Normalnie bronił jak znud. Wszystko mu szło. Tu kolejna szansa i Holby broni. No, może chcielibyście coś zobaczyć na kanale już w piątek. Tak, już w piątek 8 wychodzi Dead Space 3. No zobaczymy, mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. Demo no wygląda jak wygląda, wiadomo, to tylko demo jest. Tak więc może będzie ciekawie. Ostatnio dla przypomnienia zagrałem sobie w 2, no to ma tam parę dobrych momentów. Naprawdę. Widzicie, o, Schneider i znowu podwójna obrona. Nie, chłopak no nie dawał rady się pokonać. No, wielkie brawa dla Rodhanka za walkę. Naprawdę starał się. Wiedzieć, początki zawsze są ciężkie, z każdą grą, to nie ma, że czy NHL, czy coś innego, zawsze to trzeba przyzwyczaić się do sterowania i w ogóle do grania. Dźwięki, no sorry, ale niestety no Rocket korzysta z kamerki z PSN-a, z PS Move'a, tak więc no niestety dźwięki są wyciszone, bo inaczej no nie da rady, no. Taki niestety pech jest, że albo będzie słychać bardzo głośno grę, albo w ogóle. No to jednak chyba lepiej w ogóle. Bomba poszła w słupek. Nie było, naprawdę blisko.
Ovechkin, Johansson, broni Schneider znowu, Backstrom i w końcu mamy bramkę Johanssona. Sędzia, ty się chyba pomyliłeś coś. Jaki nie ma nieuznana bramka? Jest bramka. No nie, no, o, trochę wysoko ten kij. Zaraz zobaczymy, czy uznali, czy nie. No, popatrzmy jeszcze raz. No, tak ciut ponad, ciut ponad ten. No i, no i tak ma być. Szkoda, że dopiero w trzeciej tercji. Markus Johansson, 1-0 mamy. No, nieźle tak naprawdę. I z jednej, i z drugiej strony. Ja się zawsze cieszę. Ucie, kurna, wyciągnął jeden. Ja się zawsze cieszę, jak w bramkę strzelę, bo to naprawdę, no nie jest, nie jestem jakiś rewelacyjny. O, tu lekki bubble zawodnika Vancouver. Ovechkin. Jednego mija, drugi już mu zabiera krążek. I chyba nic z tego nie będzie. A jednak, bomba, no i wyciąga, no. Bomba, no i obok, no i nie widzicie, albo obok, albo nic nie chce wejść. No, a to już końcówka meczu. No i niestety dla Rothanka to tak się wynik skończył. No, ja dziękuję za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji kanału i komentowanie każdych filmików i co chcielibyście obejrzeć. Na razie.